Drodzy podróżni, zgodnie z zapowiedziami, ostatnia korekta rozkładu jazdy, taka, która po prostu wchodzi, obowiązuje w ramach całego dużego układu naczyń połączonych, jakim jest kolej w naszym kraju, kolej w naszym województwie, czyli zamknięciowy rozkład jazdy numer 5. On jest krótki, zacznie obowiązywać od 12 listopada, czyli dzień po święcie narodowym, do 9 grudnia, czyli do 3 dni po Mikołaju. Co istotne? Ponownie, ponieważ cały czas mamy przygotowania do prac remontowo-modernizacyjnych, ponownie prosimy, by nie jeździć na pamięć, by zwracać uwagę, jak wyglądają Państwa skomunikowania. Tu jesteśmy w ramach takiego harcerskiego zawołania czuj duch, cały czas sprawdzając rozkład jazdy, zwłaszcza gdy korzystamy z komunikacji miejskiej, przesiadamy się na pociąg bądź odwrotnie, żeby nam coś nie uciekło. Istotne zmiany to tak, w ciągu tego około miesiąca na odcinku Ruda-Hebzie, Chorzów-Batory są prowadzone prace przez zarządcę infrastruktury, tam jest remont wiaduktu, także gorąca prośba, by sprawdzać szczególnie na tym odcinku, jeszcze raz powtórzę, Ruda-Hebzie, Chorzów-Batory. Wraca temat, który został przesunięty w ostatnim zamknięciowym rozkładzie jazdy, czyli odcinek Kobiór-Pszczyna. On także będzie remontowany, co wpłynie na kursowanie naszych pociągów. Dwa pociągi będą miały skróconą relację z zapełnioną przesiadką, czyli będą kursowały z Wisły-Głębce do Czechowic-Dziedzic i potem będzie zapomniana przesiadka na pociąg do Katowic. Tu też prosimy, by zwrócić uwagę, że również taka sytuacja w przypadku dużych prac remontowych może mieć miejsce, że jakaś relacja jest skrócona wyjątkowo na czas remontu, ale jest zapewnione skomunikowanie. Niedogodnością na pewno jest przesiadka, natomiast ciągłość podróży jest zapewniona. Na odcinku Zebrzydowice-Cieszyn z powodu prac inżynieryjnych będzie wprowadzona całkowicie zastępcza komunikacja autobusowa. Tu jest w 100% wstrzymany ruch. I także prosimy, by zwracać wybrane dni uwagę, kursując z Czechowic-Dziedzic południowych do Bielska-Białej. Także prace prowadzone związane z remontami i z obiektami inżynieryjnymi, które wpływają na kursowanie pociągów. Najczęściej w ciągu tego około miesiąca to będzie wydłużony czas przejazdu, bo jest ograniczona prędkość na torach, albo skrócona relacja, albo co najczęstsze zmienione godziny kursowania. Zatem czuj duch, prosimy, by nie jeździć na pamięć i sprawdzić, jak te zmiany, które zaczną obowiązywać od 12 listopada i zakończą się 9 grudnia 2023 roku, wpłyną na Państwa codzienne korzystanie z kolei śląskich, innych przewoźników i komunikacji miejskiej. Koleje Śląskie złożyły swoją ofertę na realizację transportu do lotniska w Pyrzowicach i zamawiający, czyli Województwo Śląskie, jest aktualnie na etapie badania tej oferty. Natomiast co istotne zwłaszcza z naszego punktu widzenia, czyli Kolei Śląskich, spółki Koleje Śląskie, byliśmy jedynym oferentem, który przedłożył swoją ofertę. Nasza oferta Kolei Śląskich opiewała na kwotę blisko ponad 136 milionów złotych. Transport ten realizowany byłby od 10 grudnia 2023 roku aż do 14 grudnia 2030 roku. Ponieważ oferta ta jest aktualnie badana przez zamawiającego, czyli Województwo Śląskie, to mamy nadzieję, że skończy się to pozytywnie dla Kolei Śląskich. Pozytywnie, to znaczy będziemy realizować tę usługę transportu do Pyrzowic i pozytywnie, to znaczy podpiszemy stosowną umowę z zamawiającym, czyli z Województwem Śląskim.